Dzień dobry, czy widzieliście kiedyś taką wielką paczkę ze Questa? Bo ja nie. Ja nie widziałam i bardzo chętnie ją odpakuję. A oto i Julia właśnie z tą paczunią, jak widzicie, jest totalnie jej wzrostu. Co? To niemiłe. Witajcie w odcinku unboxingu na kanale Equestrian Vlog. Dobra, generalnie znamy zawartość tej paczki tylko w połowie, a wręcz patrząc na jej wielkość, myślimy, że w jednej trzeciej. Tak, większość przedmiotów, które tu będzie zaskoczeniem dla nas obu. I tak, na pewno co najmniej jedną z tych rzeczy będziecie mogli wygrać, więc oglądajcie każdy odcinek, który będzie w najbliższym czasie na tym kanale. Od początku do końca najlepiej, bo w każdym momencie może pojawić się konkurs. No, zaczynamy! Tylko delikatnie, żebyś nie uszkodziła mi tego. To może najpierw bok. O, w podglądzie wygląda jak pusty karton. Dobra. Siup. Jest! No to bez go. Dawaj, to jest jedność. Siup. To jest kolekcja Black and White, która była limitowana poprzednia, tak, bo teraz będzie poprzednia nowa. Poprzednia limitowana kolekcja. Tak, mamy biały i czarny VS. Widzicie, tak się prezentują. I faktycznie ten czarny przez te żółte jakby kreseczki trochę wygląda jak zielony. Tak, jak zielony, no. A też na zdjęciach widziałam. W sumie ciekawi mnie. Teraz przejdźmy do odpakowywania najnowszej kolekcji, której premiera będzie 18. I już znacie jej wzory, jednak teraz zobaczycie ją na żywo, tak, na filmie w zasadzie. I jest to kwiecisty tatrak, taki śliczny. On ma kolor takiego błękitu, ale ciepłego, pomieszanego trochę z fioletem. Ciężko mi go określić. I ma takie kwiaty, liście. Bardzo ładne, tak mi się kojarzy trochę z jesienią, mimo że są to kwiaty, to takie kolory bardziej jesienno-zimowe, bym powiedziała. Sztuka numer dwa, to jest, można powiedzieć w sumie, że to jest taka druga wersja tej kontur z pierwszej kolekcji limitowanej. Tak. One były w innej kolorystyce, w bardziej takiej niebieskiej, tutaj mamy bardzo fajny, delikatny, różowy, jasny, pastelowy i biały, bardzo mi się podoba. Klasyczny kolor. I the last one, czyli takie, można powiedzieć nawet, nie wiem, brzoskwiniowe gwiazdki na białym tle. Jest to bardzo subtelny czaprak. Ha! W temacie limitowanej kolekcji nowej nauszniki. Również są. Nauszniki gwiazdkowe. I czekaj, do ciebie. Mam wrażenie, że mają nowy napis, czyli już nie napis złoty na czarnym tle, tylko normalnie taki napis, nie wiem, haft, złoty. Moim zdaniem wygląda to lepiej niż tamta naszywka. No i analogicznie mamy nauszniki również do kwiecistego wzoru i do tych kątów. Wszystkie fulle. Jak lama wygląda. No. I jedziemy, czekaj, tu ja mam jakiś throwback. Because tutaj mamy z kolekcji Black and White również nauszniki. No, wyglądają po prostu analogicznie. Tutaj widzicie coś niespotykanego, czego jeszcze wcześniej nie było, czyli biały haft. A tutaj czarny haft. To was może nie zaskoczyć, bo to kolejne nauszniki! Yes! Ktoś ale... za to się nie spodziewaliśmy, bo to jest stara kolekcja limitowana. No. Dot. Wyglądają uroczo. I do tego mamy również... Ej, słodkie. No. Podkładki pod obliki, również... A! No tak, rzeczywiście. Taki burgundowy doc, czyli ta już starsza kolekcja. Uwaga, bryczesy! Mamy tutaj rozmiar 32 i rozmiar 36, które będziemy prezentować na pewno. Zobaczymy, które na którą z nas wejdą. Jestem ciekawa w sumie. Zobaczymy. I ostatnia rzecz. Dostałam do testowania derkę. Tak, to jest derka Equest. I wydaje mi się... O! Wow, nowość! Tak, pewnie przypuszczaliście już, że będą derki. Wszystko będzie zapewne.
I będziemy po prostu testować. A w ogóle tutaj co fajnego widzę, że jest od spodu Polar, a od góry nie. Jest to wersja prototypowa do testowania do mojego jakby własnego użytku. Zobaczymy, jak się sprawuje. Jeszcze nie ma logo. Pewnie jak się sprawdzi, będzie logo. Tak. I to by było wszystko z tej wielkiej, wielkiej paki. Badżunia, podoba Ci się? I co, jak Ci się podoba ta wartość? Bardzo jestem zaskoczona, szczególnie kolekcją DOT. Znaczy, modelem DOT. Nie spodziewałam się tego tutaj w ogóle. Zdziwiona po prostu. I co warto powiedzieć? To, że ta kolekcja, którą tutaj widzicie kawałek w kadrze, jest kolekcją tworzoną przy współpracy z influencerami. Tak. Wzory były wybierane przez pozostałych influencerów. Nie ma tu wzorów, które wybieraliśmy my, ale to jest projekt na przyszłość. No to poczekajcie. Przypominam, że premiera tychże nowych ciapraków, nowej kolekcji będzie 18 października, czyli już niebawem będziecie mogli je zakupić. No i pamiętajcie, że będą konkursy związane z tą oto paczką. Obserwujcie kanał EQST. Obserwujcie, czekajcie. I to by było na tyle.